autobusie jedzie mężczyzna i myśli: mój szef to idiota, mój samochód to stary wrak, a moja żona ciągle mnie zdradza. Za nim stoi anioł stróż i wszystko skrzętnie notuje. I tak myśli: dziwne te życzenia, no ale trudno, spełnię je. Dzisiaj słów kilka o intencji i samospełniającej się przepowiedni. Wiedz o jednym, że twoje myśli wytwarzają emocje. Emocje generują energię, a ta przetwarza się na działanie. Więc skoro myślisz, że twój związek jest bezsensowny, partner beznadziejny, to wiedz, że generujesz energię, która popycha cię do tego, żeby przestać się starać, wręcz wychwytywać najmniejsze potknięcia twojego partnera i budzić do niego niechęć. Jeżeli myślisz, że twoja relacja jest dobra, to będziesz wytwarzać energię, która będzie cię angażować do działania, by wspierać go, cieszyć się na samą myśl powrotu do domu i mile z nim spędzać czas. Stąd przyjrzyj się swoim myślom. Co sądzisz o swojej relacji, o swoim związku, o swoim partnerze? Bo gdy uważasz, że to nie ma sensu, to niestety masz rację, bo twoja energia nie będzie popychać cię do tego, żeby cokolwiek zmienić. Natomiast jeżeli myślisz, że twoja relacja jest pozytywna, jest dobra, to też masz rację i twój związek będzie rozkwitać. Relacje i rzeczywistość jest kompletnie neutralna. To my jej nadajemy znaczenie, więc uważaj na to, co myślisz. Spójrz, jak jest tu pięknie. Rozejrzyj się. Postscriptum. W Biblii jest napisane: to, czego bałem się najbardziej, przytrafiło mi się. Więc uważaj na to, co myślisz.